2010 roku mieliśmy przyjemność dostarczyć do Wożenia państwa mieszkańców 15 naszych 12-metrowych autobusów Mercedesa, Mercedes-Benz Conecto. I po tej krótkiej skądinąd przerwie w dniu dzisiejszym mam przyjemność zaprezentować Państwu 18-metrowy autobus przegubowy, jeden z najnowocześniejszych autobusów, jakie mamy w chwili obecnej w swojej ofercie, spełniający normę Euro 6, tak? Z nadzieją, że zostanie przyjaźnie, pozytywnie odebrany w mieście Suwałki. Suwałki bardzo były dumne z tych pierwszych Mercedesów. Mówiono, że to jest najwyższy szczyt techniki, jak i motoryzacyjnej i komunikacyjnej. I one się dobrze sprawdziły jak do tej pory. Rzeczywiście, dostarczając autobusy do Suwałk w 2010 roku, nowoczesne, spełniające normę emisji spalin Euro 5, czyli już wtedy bardzo, bardzo przyjazne środowisku, spełniające autobusy niskopodłogowe, przyjazne dla pasażerów, wygodne, tak? I po tych 4 latach wiemy, że na podstawie współpracy, dobrze, sprawnie, profesjonalnej, działającej współpracy, że my jesteśmy zadowoleni, no i mamy również nadzieję, że po tych 4 latach Państwo jesteście tego samego zdania. Pasażerowie tak, ale narzekano na koszty eksploatacji. Jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, generalnie kierunek wraz z rozwojem autobusów, tak, wydawać by się mogło, że lepsze musi być droższe. Nie jest tak. W przypadku Mercedesa nie jest tak. Nie, ze swojej strony nie mogę tego potwierdzić, żeby te koszty jakoś szczególnie tutaj różniły się od innych miast, innych dostawców, innych producentów. Co więcej, w ciągu tych 4 lat, tak jak powiedziałem wcześniej, ta współpraca również w zakresie serwisu, w zakresie wspierania, tak, obsługi gwarancji, w tym również globalnie kosztów, tak, nie było żadnych powodów do jakiegoś szczególnego niepokoju. W mojej ocenie bardzo, bardzo dobra współpraca. No, mamy nadzieję, że ten autobus też się sprawdzi, bo rzeczywiście potrzeba nam takich właśnie nowoczesnych autobusów. Jeden z najnowocześniejszych autobusów spełniających normę spalin Euro 6, niskopodłogowy, przystosowany również do przewozu osób niepełnosprawnych, 4-drzwiowy z możliwością przyklęku tak zwanego, ułatwiającego wsiadanie, w pełni klimatyzowany. Przyklęk to jest po prostu opuszczenie podłogi całej, tak? Tak. Opuszczenie całej podłogi, tak, aby osoby starsze, osoby niepełnosprawne, dzieci mogły wygodnie wsiadać do autobusu, na całej powierzchni niska podłoga, tak, i swobodnie po tym autobusie się poruszać, bo to skądinąd jest 18 metrów i wydaje mi się, że w mieście Suwałki świetnie by się tutaj zaaklimatyzował. Zobaczymy, bo tu wąskie uliczki, skręty są ciasne, także będziemy sprawdzali. Panie redaktorze, skrętność autobusów Mercedesa, tak, jest taka, że potrafią wjechać w nawet najmniejszą uliczkę i z tego co wiem, kierowcy i jakość wyszkolenia kierowców w przedsiębiorstwie w Suwałkach gwarantuje, że ten autobus nawet 18-metrowy wjedzie w każdą uliczkę i każdego pasażera dowiozą pod drzwi domu. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę i proszę o to, jak się skończy rozmowę, jak skończy się próby autobusu. Czy się potwierdzą pańskie przewidywania? Dziękuję. Jest to dla mnie zaszczyt być po raz kolejny w mieście Suwałki. Dziękuję bardzo. Mamy już u siebie w eksploatacji od 3 lat Mercedesy Conecto, 15 sztuk nowych fabrycznych, które są eksploatowane na terenie miasta Suwałk. W tej chwili mamy na testach od dzisiaj przez 2 tygodnie Mercedesa przegubowego, 18-metrowego. Chcemy sprawdzić, jest to już Euro 6, czyli o rok lepsza generacja. Jest to nowe rozwiązanie technologiczne, ponieważ on ma dopalanie spalin i spełnia tym samym normę Euro 6.
Chciałbym dla ciekawości tylko powiedzieć, że takie dopalanie spalin to jest w temperaturze prawie 700 stopni. Także takie temperatury w pojazdach osiągają silniki. Co poza tym, ma on 265 koni mechanicznych, no i będzie przez 2 tygodnie woził naszych pasażerów po naszym mieście Suwałki. Ale to jest, tutaj uliczki są dość wąskie, jak się ten autobus zmieści, 18-metrowy? To znaczy już my mamy doświadczenie w eksploatacji 18-metrowych, ponieważ kiedyś jeździły jeszcze i karusy, w tej chwili jeździ 3 many też 18-metrowe, no i kolej na Mercedesa, który 18 metrów ma długość i będzie woził naszych pasażerów suwalskich. I nie będzie kłopotów ze skrętami? Myślę nie. Te autobusy są już przystosowane tak, że one śladują, nie zachodzą dużo, a czas pokazał, że kierowcy, którzy obsługują te autobusy, mają już na tyle doświadczenia, że po krawężnikach nie jeżdżą. Z tym, że tutaj takie obawy pana redaktora, to powinni słuchać tego drogowcy, żeby te łuki w naszych ulicach robiły większe, a nie takie jak na osobowe, ale też na autobusy przegubowe. Drogowcy jak do tej pory no, rzeczywiście się nie popisują pod tym względem. Ledwo skończono Noniewicza, dopiero teraz robi się prawoskręt. No, nie uwzględniono uwag naszych w odpowiednim czasie, teraz trzeba poprawić. No to rzeczywiście jest kłopot z tym. Panie prezesie, w Gazecie Współczesnej wyczytałem, że w Augustowie chcą zlikwidować opłaty za bilety autobusowe. Co to jest za pomysł? No, wzięli przykład z Żor, miasto nieduże, które po przeanalizowaniu i ponoszeniu kosztów, są to jakieś nieduże pieniądze, mogły na to pozwolić, tylko myślę, że Żory w porównaniu do Suwałk to są dużo bogatszym miastem, a nie można porównywać Żor czy Augustowa do Suwałk, ponieważ jak spojrzeć na te cyfry, które operują, podane były w prasie, to są 10-krotnie niższe niż u nas. To znaczy? No, 10-krotnie niższe koszty ponoszą na komunikację, bo sprzedaż roczna 300 tysięcy, u nas jest ponad 3 miliony. Rozumiem, czyli nie mamy co liczyć na bezpłatne bilety, bo to jest duży ekspans. Panie dyrektorze, to nie ode mnie zależą takie decyzje. To są decyzje, będą rady miasta, włodarzy, którzy o tym decydują. To są pieniądze, które muszą być wydane na pokrycie kosztów eksploatacji. Ze sprzedaży biletów mamy częściowy zwrot. I każdy krawiec kraje, jak mu materiału staje. Zadowolony z tego autobusu i z tych Mercedesów, które się coraz częściej pojawiają u nas? Jest to nowy model, nowy sprzęt, który będzie przez naszą spółkę PGK eksploatowany, testowany przez jakiś tam okres czasu. Firma właśnie Mercedes przekazuje nam do tego, żebyśmy sprawdzili, jak się on sprawdza tutaj w suwalskich warunkach. My mamy w swojej flocie komunikacji miejskiej już tą markę pojazdu, czyli Mercedesa. Te samochody spisuje się dobrze, z tego co nawet i kierowcy mówią. Troszeczkę może zużycie paliwa nas tutaj zaskoczyło, bo okazuje się, im bardziej nowoczesny sprzęt, tym zużycie paliwa wzrasta, ale jeżeli chcemy mieć pojazdy chociażby klimatyzowane, jak ten tutaj samochód przegubowy, to zużycie paliwa w rzeczy samej musi być większe. No i zobaczymy, jaki będzie odbiór tego pojazdu przez naszych mieszkańców. Prawdopodobnie mieszkańcy będą zadowoleni, bo te autobusy przegubowe właśnie marki MAN, które jeżdżą, one mają już swój wiek 20-letni, a wobec tego całkowicie nowa jakość, nowy sprzęt, inny komfort będzie podróży dla naszych mieszkańców. Z drugiej strony my przymierzamy się do tego, żeby odnowić tabor komunikacji miejskiej. Mamy 27 jednostek sprzętowych dość młodych, bo najpierw kupiliśmy chyba 5 lat temu Irisbusy, czy niecałe 5 lat. Potem były Mercedesy, 3 lata już Mercedesy jeżdżą po suwalskich ulicach.
I teraz chcielibyśmy jeszcze dokupić troszeczkę sprzętu, bo w sumie mamy około 35 jednostek taboru w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, a 27, tak jak mówiłem, to są jednostki w miarę nowoczesne, nowe, a wobec tego jeszcze jest kilka sztuk starych i czas na ich wymianę. Nawet złożyliśmy taki wniosek do takiego programu Gazela. Niestety tam konkurencja była dość duża i niestety dofinansowania nie będzie, ale również zgłosiłem na listę taką indykatywną do nowego RPO, czyli naszego programu operacyjnego województwa podlaskiego, na tą nową perspektywę 2014-2020. Właśnie taki wniosek miasta Suwałki dotyczący tego, że chcemy kupić autobusy komunikacji miejskiej, oczywiście spełniające już normę Euro 6, bo poprzednie były Euro 5. No i oczywiście chcemy kupić również autobusy przegubowe, bo wiemy, że na niektórych liniach jest bardzo duży ruch, potoki pasażerów, a wobec tego chcemy jak najwięcej pasażerów zabierać na pokład takiego pojazdu. Jesteśmy na pięknym placu, który niedawno pan prezydent otworzył. To jest jakaś taka wygoda życia mieszkańców, nowa jakość życia. No, zależało mi bardzo, żeby zrewitalizować tą przestrzeń, starą przestrzeń naszego miasta i z tego parku zrobić taki ala plac, chociaż jak widzimy jeszcze jest sporo drzew i zieleni i chcemy pogodzić jedno z drugim i chcemy, żeby ta przestrzeń miejska w centrum żyła i widzimy, że to życie jest tutaj. Mamy place zabaw, mamy fontanny, będą ogródki, już one są instalowane. Chcemy zrewitalizować i odnowić budynki, które są w pierzejach ulic zamykające ten plac, po to, żeby nawet i dla naszych mieszkańców, i dla turystów, dla naszych gości, jak ktoś przyjdzie, zobaczy, że jest pięknie, jest właśnie przestrzeń ta ładnie zagospodarowana, zadbana, uporządkowana, nowoczesna. No chcemy, żeby miasto było miastem takim przyjaznym, ale miastem również nowoczesnym. Wygodnym przede wszystkim. Wygodnym do życia, do odpoczynku, do relaksu. Jakość życia. Jakość życia właśnie, ale bo na pierwszym planie mamy jednak gospodarkę i pracę, nie? Ale również musimy do końca stworzyć warunki dobre, godne do życia dla naszych mieszkańców i myślę, że ten plac zrewitalizowany, on się przyjmie, mimo krytyki, że za dużo właśnie betonu, kamienia, ale mamy troszeczkę i tej zieleni, już nowe nasadzenia są, nowe drzewa rosną, a wobec tego myślę, że sami się przekonamy, że to był dobry pomysł, żeby wrócić historycznie do tej przestrzeni. Przecież tu było targowisko, tu był plac targowy, a nie park. Park powstał w 60-tych latach ubiegłego wieku.